Dzisiaj znakomita większość algorytmów sztucznej inteligencji to tak zwane czarne skrzynki. Pomagają podejmować decyzje, coś rekomendują, ale nawet ich twórcy do końca nie wiedzą, jak to wszystko działa w środku. I o ile nie jest to dużym problemem w przypadku rekomendowania kolejnego filmu do obejrzenia czy książki do przeczytania, tyle dzisiaj sztuczna inteligencja wkracza w bardzo wiele profesjonalnych nisz, takich jak medycyna, prawo czy świat finansów. I w takich przypadkach oczekiwalibyśmy wyjaśnienia, dlaczego powinienem zainwestować w daną firmę. Oczekujemy tego od doradców ludzi, a nie oczekujemy jeszcze od algorytmów. Jeżeli algorytmy mają nas w przyszłości otaczać, to ciężko będzie im zaufać, jeżeli nie wiemy tak naprawdę, jak działają, jak podejmują decyzje. Stąd coraz bardziej popularyzowany przez środowiska naukowe i firmy nurt Explainable AI, czyli tak zwanej wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Więc oprócz tego, że widzimy dany rezultat, to jeszcze rozumiemy, jak algorytm doszedł do tego rezultatu i dlaczego nam coś proponuje. Będzie to niezmiernie ważne dla audytowalności, transparentności i faktycznego popularyzowania AI w codziennym życiu.